Węgry wprowadzają drakońskie restrykcje. Węgry, zakaz wychodzenia z domów w nocy. Rząd Węgier zdecydował o ponownym wprowadzeniu nadzwyczajnego porządku prawnego z powodu epidemii koronawirusa. Jak oznajmił we wtorek 3 listopada premier Viktor Orbán, postanowiono też, że od północy do 5 rano nie będzie można wychodzić na ulicę. Skoro tempo rozprzestrzeniania się wirusa jest szybkie, my też musimy działać szybko. Dlatego rząd zdecydował, że od dzisiaj od północy ponownie wprowadzimy nadzwyczajny porządek prawny i poprosimy parlament, żeby tę nadzwyczajną sytuację przedłużyło 90 dni, oświadczył premier. Dodał, że na wniosek sztabu operacyjnego do spraw walki z koronawirusem postanowiono zamknąć lokale rozrywkowe i od północy do 5 rano nie będzie można wychodzić na ulicę. Orbán powiedział też, że na imprezach sportowych, w kinach i teatrach będzie można siedzieć tylko na co trzecim miejscu i obowiązkowe będzie noszenie maseczek ochronnych. Władze będą kontrolować wszystkie imprezy, w razie potrzeby wymierzać kary pieniężne, a miejsca, gdzie nie są przestrzegane przepisy, zostaną natychmiast zamknięte, zapowiedział. Orbán uzasadnił konieczność wprowadzenia nowych ograniczeń tym, że sytuacja epidemiczna na Węgrzech rozwija się z opóźnieniem 5-7 dni w stosunku do Austrii i jeśli nadal tak będzie, to szpitale na Węgrzech w połowie grudnia osiągną granicę swojej wydolności. Dodał, że w godzinach szczytu porannego i południowego środki transportu publicznego będą jeździć częściej i ponownie zostanie wprowadzone darmowe parkowanie. Koronawirus na Węgrzech. Nadzwyczajny porządek prawny obowiązywał już na Węgrzech podczas wiosennej fali zakażeń koronawirusem. 11 marca rząd wprowadził stan zagrożenia w związku z epidemią SARS-CoV-2 na całym terytorium kraju. 30 marca parlament przyjął zaś ustawę, zgodnie z którą rząd mógł w czasie stanu zagrożenia zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej. We wtorek zanotowano na Węgrzech najwięcej od początku epidemii nowych zakażeń koronawirusem 3989. i zgonów na COVID-19 w ciągu doby 84. Łącznie stwierdzono prawie 87 tysięcy infekcji koronawirusem. 1973 osoby chore na COVID-19 zmarły, a prawie 21 tysięcy zakażonych wyzdrowiało.